5 na 5 we Vroom TV, czyli wygrani kontra przegrani, frajerzy kontra zwycięzcy, pechowcy kontra szczęśliwcy. Magda Wilk, Bartosz Musiał. Zaczynamy. Na pozycji piątej największych przegranych kobiety, które na co dzień nie są obsługiwane przez serwismenów Williams Martini Racing. Dlaczego? Wystarczy przez chwilę poobserwować, drogie panie. Miejsce czwarte i byli kierowcy Formuły 1, którzy obecnie rywalizują w Formule E. Nick Heidfeld, Jean-Eric Vergne, Jarno Trulli, Takuma Sato. Wszyscy w sumie w 5 wyścigach zdobyli mniej punktów niż ma ich lider Nicolas Prost, zwycięzca Grand Prix Miami. Na miejscu trzecim Tony Cairoli, pięciokrotny motokrosowy mistrz świata, dopiero w czwartym wyścigu tego sezonu wygrał w Mistrzostwach Świata. W drugim wyścigu drugiego weekendu zdobył komplet punktów. Utytułowanemu Włochowi dajemy tę nominację trochę tak, by popracował nad sobą. Miejsce drugie i zespół Lotusa, który rywalizację w pierwszym tegorocznym Grand Prix Formuły 1 skończył na pierwszym okrążeniu. Maldonado zakończył rywalizację na bandzie, a Grosjean w garażu. No i miejsce pierwsze naszym zdaniem to Bernie Ecclestone. Tylko 11 zawodników ukończyło Grand Prix Australii. Na starcie pojawiło się tylko 15 bolidów. Naszym zdaniem to wynik polityki szefa F1. Odpadają kolejne zespoły, inne jak Red Bull chcą się wycofać, bo zmiany w królowej motorsportu idą w złą stronę. Teraz czas na wygranych. Miejsce piąte, załoga Orlen Team. Adam Małysz i Rafał Martin zmieniają swoją rajdową broń. Właśnie poinformowali, że przesiadają się do samochodu Mini All4 Racing, przygotowanym przez niemiecką firmę X-Raid. Plany na przyszłość to starty w wybranych rundach Pucharu Świata FIA oraz w przyszłorocznej edycji rajdu Dakar. My trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że plany nie spalą się na panewce. Miejsce czwarte. Polscy kierowcy, którzy wystartowali w 12-godzinnym wyścigu Mugello. Gratulacje dla całej dwunastki, która w komplecie ukończyła drugą rundę International Endurance Series. Nie obyło się bez problemów, jednak najważniejsze to to, że wszyscy stawili się na mecie. Ponadto Maciej Drescher, który po raz pierwszy startował nowym BMW M235 i Racing, wraz z kolegami z zespołu stanął na drugim stopniu podium w klasie Cup 1. Miejsce trzecie Lewis Hamilton. Wygrane kwalifikacje i wygrany wyścig. Lewis znowu triumfuje na australijskim torze i to podczas rozpoczęcia sezonu Formuły 1, czyli Grand Prix Australii. Jak to powiedział Nico Rosberg, Lewis przez cały weekend jechał jak mistrz świata. Miejsce drugie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W piątek 13 zorganizowali szkolenie z kierowcą rajdowym dla kilkudziesięciu pań. Szkolenie to było nagrodą z okazji Dnia Kobiet, kiedy to zamiast mandatów policjanci w czasie prowadzonych kontroli rozdawali właśnie zaproszenia na ten event. Gratulujemy pomysłu i oby tego typu spotkania przy pomocy naszej wyścigowej i rajdowej braci były częściej i w całej Polsce. Miejsce pierwsze Teddy Błażusiak. Mistrz nad mistrzami. Kolejny i to już 6. raz z rzędu wygrał Mistrzostwa Świata Super Enduro. A zapewniło mu to już nawet 3. miejsce w Grand Prix Francji. No nie ma mocnych na Błażusiaka, ale też trzeba przyznać, że ciężko sobie na to zapracował.